bezpiecznie. Dobra obrona Seba. I tu się atakuje, brawo! To jest to! O, brawo Seb, najpierw wziął. I również delikatnie, Seb wie co robi, celuje krótko na prawą nogę rywala. To jest wszystko też gra w głowie i w oczach, jak to zagrać. Pięknie, Jasmin, to jest również dropshot. Zobaczcie, mógł skakać, mógł wcinać, popatrzeć, gdzie oni są. Byli 2 metry od siatki, a to było daleko na perfekcyjnego dropshota. Również błąd i Niemcy nawiązują walkę. Chris bardzo dobrze serwuje lewą nogą. To jest płaski serwis z taką boczną rotacją, który zawsze sprawia problemy rywalom. Piłka w aucie i również zobaczcie, serwis wchodzący na lewą nogę Seba próbował grać prawą, gośka odbija się po kącie, nie mogą zrobić akcji. Blisko, punkt kontaktowy. Brawo Artur, bardzo czysto. On ma ten hang time tak zwany. Wyskakuje w powietrze, patrzy wysoko na gośkę, jest tą sekundę w powietrzu i dopiero decyduje, co zrobi. Duże umiejętność. Piłka over. Brawo Seb. To taki na 2 z jednej strony, na 2 z drugiej strony. Duży wachlarz zagrań. I Seb po linii kończy, gdzie nie było nikogo. Gramy do 15, a zdaje się, że to już 13 punkt dla Francji. Brawo! Bezpieczna, kontrolowana gra Niemców, to oni nigdy nie odpuszczają. Ale tylko 2 punkty dzielą Francję od wygrania pierwszego seta. Przypomnę, trzeba wygrać 3. Brawo, kolejna czysta akcja Francji. Mamy pierwszą piłkę setową. 14-11, będzie serwował set. Jeśli Francuzi wygrają ten punkt, będzie 1-0. Out, to są nerwy w takich momentach. Pierwszy błąd serwisowy właśnie na piłce setowej. To się zdarza, a tu już 12. Błąd i 15-12, pierwszy set wygrywają Francuzi 15-12. Mają 2 minuty przerwy, drugi set. I pierwszy punkt dla Niemców, serwuje Jasmin Hatip. 1-0, przypomnę, gramy do 15. Self out. A to oznacza punkt dla Francji. Piękna obrona.
i lewa noga Chrisa. To będzie to, on to widział. Zobaczcie, najpierw obronił, potem się ustawił, miał dużo czasu, żeby zrobić zamach, popatrzeć i dostał od partnera idealną piłkę. Dzieciaki, jak macie życie podawać piłeczkę, to będzie super. Chłopaki to docenią. 2-1. Ach, była próba delikatnego rzucnięcia, ale piłka została u Niemców. Znowu sznurówka. Zwróćcie uwagę, chłopaki grają prawie że wszyscy w identycznych butach. Obuwie jest bardzo ważne w tym sporcie. Muszą być płaskie ściany, żeby była czysta gra. Broni to. Ach, brawo Jasmin, dobra obrona, ale niestety to było za mało. Po dobrym ataku Artura. Dzieciaki, możecie po prostu rzucać piłkę na kort, będziemy sobie z tym radzić. Możecie stać dookoła, zawsze fajnie złapać. Bezpieczne zagranie Jasmina, wystarczające, żeby zdobyć trzeci punkt i mamy remis. Dyskusja w kinie, żeby coś poustalać. Krótki serw i piłka po stronie Niemców za darmo. Tak jest! Widzicie, nawet minimalny błąd w przyjęciu serwu, to jest tylko powoduje, że się oddaje piłkę jak siatkówce i wtedy drużyna przeciwna robi tym, co chce. Piłka w siatce po ataku Artura. I teraz Niemcy wychodzą na prowadzenie 5-3 i wyglądają nieco lepiej na ten moment. Ponownie krótki. Ach, mija blok C, bardzo dobrze. Zobaczcie, że Jasmin skakał do bloku bokiem ciała, ponieważ cała łydka i kolano też może zablokować taki atak. Ale będąc w powietrzu, jeszcze można naprawdę kierować tym fajkiem. Out i błąd. To oznacza punkt dla Niemców i mamy już 6-4. Piękna gra Niemców, słuchajcie, to oni zrobili w obronie najpierw, a potem bezbłędnie na 2. Koledzy w czarnych strojach pogubili się, nie było wiadomo, kto ma to bronić. Zawsze jest komenda, you or me. Kto ma wziąć tą gośkę, ale jest jeden prawonożny, drugi prawonożny, więc zawsze w środku ktoś ma tą gorszą stronę. Brawo, brawo, bardzo dobrze zagranie z ziemi. Serw, zwróćcie uwagę, że skacze dużo mniej niż reszta chłopaków, ale ma taki zasięg, jest tak rozciągnięty, że kieruje te piłki po prostu jak gwoździe w dół. Świetnie to samo, Chris, przyjęcie lewą, wiadomo, że bez błędów i Jasmin kończy to na 2. Znowu krótko. Blocking! Jeżeli to jest czysta akcja, to jest właśnie spike w tym samym momencie, kiedy blok, tak zwany squeeze, Zośka między dwoma butami zostaje po tej stronie i to jest punkt dla Niemców.
Nie, setkim razem się nie da, z blockout, right? It was a block and out. Right? Czyli mógł być blok, ale... 6-9. Oh, brawo! Czysta akcja według sędziego, czyli Zośka z butem, a potem Zośka w po siatce przechodzi. 10-76. Artur mija blok, bardzo blisko, ale to jest 7-10, więc ostatnie punkty w tym secie do zdobycia. Przypomnę, jest jakieś 20 sekund między serwami, tutaj chłopaki ostre tempo, szczególnie Niemcy dyktują, żeby iść za ciosem i wygrać to szybko. Ale ta przerwa na wodę jest dopuszczalna i te rozmowy są ważne z tymi flanki. Drop shot i upper body contact, czyli potoczyło się troszkę po koszulce Seba, nie może to być. Dobre zagranie. Och, Jaskini przyznał się, że dotknął siatki. Bardzo też również gra fair play, gdzie wiadomo, że nie wszystko widzimy, a czasem to się po prostu czuje. Bo mimo wszystko Seb zepsuł ten atak i punkt by był dla Niemców, ale go po prostu po przyjacielsku oddali. Jak goście, podoba wam się w ogóle ten sport? Może drobny hałas dla graczy, którzy tutaj grają. Dzięki wielkie. Wiem, szkoda, że nie ma Polaków, ale walczymy, może za rok będzie lepiej. 8-11, prowadzą Niemcy. Broni. Brawo, dobrze tutaj się obronili Francuzi. Bardzo mocny atak Jasine obroniony, a drugi już z błędem. To skakanie też kosztuje siły i jak trzeba zrobić dwa razy to samo w ciągu 4 sekund, naprawdę jest ciężko to zrobić. Kolejny bardzo dobry slap. Jasinia, tego firmowe zagranie. Chłopaki, zwróćcie uwagę, jak Francuzi są nisko na nogach, te buty bronią tych spajków, będąc praktycznie na ziemi. Brawo, dobry skap, zewnętrzną częścią buta tyłem do siatki. Wysoko minęła nad biodrami chłopaków z Niemiec i to jest punkt do Francji, nawiązują walkę. Bronią. Kolejna obrona. Brawo! Dwie obrony spajków z jednej akcji i potem wysoka wystawa i tak zwany szatat, czyli trzeba wyskoczyć nad siatkę, przełożyć nogę praktycznie kolanem na drugą stronę, obrócić się tyłem, uderzyć ją podeszwą w ziemię i zabrać nogę, żeby nie faulować. To jest naprawdę mocne. Jeden punkt różnicy. Proszę, jakie nerwy, mylą się Niemcy. Mamy równowagę w ostatnich dwóch punktach tego seta. Thank you.
Rumto. Ach, mężczyzna Artur, brawo Jaskin za tego tą spajka. Bardzo trudne zagranie, będąc bokiem. Całe ciało bokiem wzdłuż tej siatki uderza palcami po krosie. Brawo. Przyjmuje Artur. 13-12 prowadzenie. Jest ok. Ach, myli się Chris, brawo, świetna obrona Francji. Mamy tu już 13-13, a jest do 15 w tym secie walka. Piłka na raz oddana, set. Dotknął ręką Artur, czyli foul, upper body contact. I mamy piłkę setową 14-13. To już był Chris. Myli się na serwę w takim momencie, słuchajcie. 14-14. Jeżeli jest taka sytuacja, muszą być dwa punkty przewagi, jak w wielu innych sportach, to może trwać w nieskończoność. Brawo Jaskin! Również świetne przyjęcie Chrisa wysoko na siatkę, dużo czasu, widać tą zaskę jak leci. Bardzo łatwo wtedy zaatakować. Bronią, oddają. Brawo! Bardzo akrobatycznie również ewolucja. On wyskoczył i uderzył tą samą stopą. To był tak zwany scissor clap. Pierwszy raz dzisiaj to widziałem. I mamy po 15. Problemami z Niemcy. I to Francuzi mają piłkę setową, słuchajcie, 16-15. Przypomnę, wygrali pierwszego seta. I jest bardzo blisko. Game point. Trzecia gra 0-0. Blok po której stronie? Wszyscy blok. Point for Germany. That's the referee's call. Czasem trudno to zobaczyć, bo jest to milimetr, ale dlatego on tam stoi. Out, ale piłka trudna nad głowę, bardzo. Trzeba podejść do niej spodu i obrócić ciało, to nie jest łatwe. Ale jaki tu Serski pocisnął w lewą nogę Artura, który to obiegł i odbił prawą z największym trudem. Dobry atak, tak zwany torku. Pięcie też można popatrzeć, pokierować prawo, lewo, długa, krótka. I Chris miał to na lewej nodze, zrobi to bez błędu. I trafia w lewą nogę Seba, to jest jego gorsza noga.
i zawsze to jest trudno zrobić. Brawo, czyściutka akcja Francji. To jest właśnie wzorowe zagranie. Dobra obrona. Poprawka, to samo. I ryzyko w tym razie. Grają. Oh my god, pięknie! Czy tam był kontakt, czy nie? Sędzia mówi, że był kontakt? To był kontakt. To znaczy oni nie mogą się dotknąć butami. Oni się mogą dotknąć o gośkę. Jeżeli był blok i piłka została z tej strony. To punkt zdobywają Niemcy. Są nerwy, prośba, koncentrację. Let's play. Out. Out również w kolejnej akcji. Chris odprowadził wzrokiem, miał tą lewą nogę przygotowaną do zbioru i ją schował. Time out po stronie Francji. Dobry sens już jeszcze z rotacją skierowany do boku. I Francuzi tego nie odbierają. Przewaga nie. Myli się Artur. Również próba takiego trudnego spajku. I 8-2, to jest duża przewaga. Chłopaki biorą oddech. Mogą to zrobić, spokojnie. Podwójny kontakt, albo jakieś nieczyste zagranie u Seba. To jest błąd. 9 punkt. Ach, Francuzi oddali piłkę za darmo praktycznie, a Niemcy tego nie wykorzystali. Mylą się w ataku. 3 punkt za Francję. Odrabiają, czwarty. Brawo! Przy jednym cudku dwóch partnerów to nie jest tak prosto rozegrać tą piłkę. Ja tu zrobię tam miejsce i bez błędu. 10-4. Tempor. Trudna sytuacja, to Francuzi już nie trzy, nie wszyscy odbić sobie na jaski. Jak jest to? Brawo, czysto jaski, to była walka w powietrzu.
Najpierw zaatakował set, potem dostał jasnym blokiem i piłka w korcie Francuzów. Bardzo czysto było to widać. Dominują. Dotknął siatki. Dobry koło sędziego. 5 ruch, to był tak zwany toe spike. Czyli uderzamy dużym palcem u nogi po krosie w dół. Ale był faul. Brawo, bardzo mocno i bardzo krótki ten atak Seba. Kolego, przepraszam, Batman, musisz się odsunąć od boiska. Dziękuję bardzo. Starajmy się zachować te 2 metry dookoła kortu. O, brawo, również season slap. Bardzo trudne zagranie. Odrabiają Francuzi, ale to Niemcy mają 13 punktów i są blisko wygrania w tym secie. Słuchajcie, po prostu czysta gra. Niemcy na stojąco, w kontroli. Francja na ziemi. Próbuje walczyć, ale 14 punkt. To jest piłka setowa dla kolegów z Niemiec. Serwuje Chris. Piękny punkt, bardzo delikatny scissor. Spike, który Step robi bez trudu. Bardzo szybko leci zaskę po takim uderzeniu. One second for Yasmin. Mamy tutaj problem ze sznurówką. Ready to play. Płonku w piłce metrówkowej również się myli teraz. Ale wiele szans jeszcze przed Niemcami. Dobry serw na sam koniec. 3 kroki do tyłu nie wystarczyły. 10 do 14 prowadzą Niemcy i przyjmują serw. Wystawa. Się skończy. Bronią. Piłka w arcie. 15 do 10 wygrywają Niemcy. I tak jak mówiłem, mimo przegrywania 2-0. Kontakt po stronie Francuzów, to znaczy Yasmin przekłada nogę i sam dotyka rywala po jego stronie, a tak nie może robić. I to jest ta precyzja, zobaczcie, delikatnie piłka przechodzi na drugą stronę, a on już tam był w powietrzu i czekał na to. Brawo, Yasmin też bardzo krótko w ziemię. Firmowe zagranie z kap. Prawą nogą. I mamy tam 2 do 2. Błąd w przyjęciu i piłka w aucie. Na prowadzenie wychodzą Niemcy. Thank you.
Świetnie, świetnie zagranie z ziemi, ale Szef mimo wszystko zrobił dobrego słupa. Nie mamy się. Jest tam Swing. Brawo, bardzo ładnie to zrobił. Pokierował, popatrzył i oczywiście gdzie lewą nogę na dalej. Widzicie ten serwis Litek, on się kręci bokiem, jak się oni mają z tym problemy. Mieliście set na przyjęciu. Bardzo dobrze tej dwójki, już mamy 6-3. Czy to będzie szybki set? Przedłużają tą grę Francuzi. Gra nerwów tutaj jest na pewno obecna i on od razu. Pięknie, najpierw przyjął lewą nogą i zaatakował prawą. Wszystko w kontroli, brawo Artur. Call is in, serw w polu, a serwisowy. I oczywiście na krótkiej stronie prawej, no z gorszej strony pisa. Mają taką precyzję, słuchajcie, że to się nie odbywało. Tak, wystawa za plecy, to jest trudne, trzeba się obrócić, tam słońce, Zośka w słońcu. Miał prawo tego nie trafić, Jasmin. Brawo, zobaczcie co się zmienia na prowadzeniu Francuzi, 7-6. Chwilę temu, przecież to po minach widać co tu się dzieje. Bam, po siatce nie czysto. Ale za to się nie przeprasza, bo po prostu punkt to punkt. Przeskoczył go i ściągnął piłki po stronie Niemców. Artur przeleciał nad Jasinem i po prostu trafił w kort. Pięknie. Przyjęcie na raz, oddał piłkę za darmo. Francuzi nie potrafili zaatakować i znowu błąd. Chłopcy, proszę metr do tyłu. Chłopaki, do was, tak, metr do tyłu. Na trawę, dziękuję bardzo. Brawo, szósta akcja chyba. Najpierw obronił, potem zaatakował. Ach, ofiarnie Artur ślizgiem, ale piłka w aucie. Słuchajcie, jest 10 punktów mają Francuzi, jeszcze 5 i będą mieli tytuł, a Niemcy gonią. Ach,
takim momencie myli się klik ze swoim najmocniejszym serwem. 11. 4 punkty do zwycięstwa. Brawo, był tam set, ale nie wzięli tej piłki, słuchajcie. 19 to tylko 2 punkty straty. Jeśli Niemcy to odrobią i wygrają, to będziemy mieli tiebreak. Ale poczekajmy, co tu się zadzieje. 20 sekund między serwami. Artur prosi jeszcze o jeden oddech. I bierze we obronę w aut, więc 5 dla Francji. 12. Och, już się myli znowu na bardzo dobrej wystawie od partnera. 13 punkt dla Francji. Out, grunt na serwisie, 2 punkty od tytułu, a on się myli. Gramy dalej. Bronią. Bronią. Wszystko. Marcin. Musisz zadecydować. Nie może być powtórki akcji. Chwilka na konsultację sędziowską. Chodzi o to też, że Zośka, jeżeli wylatuje na bok boiska, ona musi wrócić na kort nad słupkę, między słupkami. Tak jak w siatkówce mamy taki pręcik. My go nie używamy, bo byśmy się tam połamali po prostu o to, bo tam rzeczy cały czas latają. Więc uzgodnili to. The score was 13-10. Yasin to serve. Punkt dla Niemców, chłopaki fair play. Bardzo dobrze. Gonią Niemcy, 11. Bardzo dobrze walczą w obronie Niemcy, ale mamy tutaj championship point tak zwany, czyli 14-11 prowadzi Francja. To jest Polska, tytuł mistrza Europy, co kręci double flag. 14-11 to już był Artur Lebon. Och, my nam się nie chodzi.